Dzień dobry, bajkszołowcy. Witam was znowu serdecznie ze słonecznej Hiszpanii, ale uspokajam wszystkich tych, którzy już mają dość słońca i dość słonecznych klimatów, bo dzisiaj cofamy się w czasie o miesiąc, wracamy do zimowego Krakowa i wracamy do wątku, który już tutaj ostatnio na kanale się pojawił, czyli wracamy do wątku budowy customowej szosy dla niskiej osoby, czyli wracamy do wątku stalowej karamby Kasi. I konkretnie skupimy się na temacie fittingu, czyli znowu będzie odcinek fittingowy, a konkretnie wątek tego, czy kiedy budujemy sobie szosę od podstaw, kiedy budujemy rower na zamówienie, kiedy sami zaprojektowaliśmy geometrię i rozmiar ramy, to czy fitting takiego roweru jest tylko formalnością, czy jednak jest tak, że podczas fittingu coś nas może zaskoczyć i trochę zachodu taki fitting wymaga. Więc zobaczycie, jak to wyglądało w przypadku Kasi, więc kolejny fittingowy temat na Bike Show. Lecimy do Krakowa. Ho, ho! Kto to się pojawia na kanale znowu? Po śnie zimowym. Rowerzystko, jesteś podekscytowana przed swoim nowym rowerem? No, drugi raz go zobaczę. Drugi raz, czy jeszcze nie widziałeś go całego nigdy? To prawda. Dzisiaj pierwszy dzień jest. Dzisiaj no, widzowie zobaczą również pierwszy raz. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj już będzie pełne odsłonięcie, bo już nie wiem, jak ten materiał poskładam. Ale Kasia, drugi raz fitting w życiu. Zobaczymy, co się zmieniło, jeżeli chodzi o twoją pozycję na rowerze. Po dwóch latach, no. A po drugie, to będzie fitting na pierwszym w historii rowerze zbudowanym pod człowieka 1,58 m od początku do końca. Lecimy do środka. No, pierwsze wrażenie. Pierwszy kontakt ze swoim własnym rowerem. Może nawet, bo teraz nie ruszymy kierownicą, to można... Nie. Ja tu tak tajemniczo ukrywam go na razie, na razie go nie widać. Widać tylko Kasię. Co tam się dzieje? Ładne kolory tam. Proszę. Ładne kolory. Kolory są mega. Musicie nam dzisiaj wybaczyć zakatarzone głosy, ale wszyscy wracają do życia. W Krakowie jakaś po prostu plaga, wszyscy chorzy od ostatniego miesiąca, więc zatkane nosy, zachrypnięte głosy to jest teraz norma, więc wchodzimy w nowy rok z nadzieją, że teraz będzie lepiej. Ale dzisiaj no... Nie było opcji, żeby tego materiału nie nagrać, no bo okazja jest jedna. Rower fituje się tylko raz, no i w sumie tylko raz okazja, żeby tutaj porozmawiać też z Karolem, czy z chłopakami w ogóle o budowie i fitowaniu tak niezwykłego roweru, bo jest to rower, który budowaliśmy, czy projektowany był w oparciu o geometrię Liva Avail AR w rozmiarze XS, natomiast ta geometria została jeszcze troszeczkę pomniejszona, czyli rower został minimalnie skrócony tak, żeby jeszcze bardziej odpowiadał osobie o wzroście Kasi, ponieważ w przypadku poprzedniego roweru problem był taki, że Kasia musiała mieć chociażby mostek 40 albo 60, czyli zdecydowanie za krótki mostek jak na rower szosowy, przez to ten rower jeździł niestabilnie i dużo było takich elementów, gdzie trzeba było kombinować. Tutaj myślę, że uda się już zrobić rower na normalnym mostku, czyli przynajmniej jakieś 80. Mieliśmy nawet plan, żeby Kasię na 100 posadzić, ale to raczej się nie uda. No i generalnie rzecz biorąc, ten rower ma być już po prostu docelowo jak najbardziej rowerem, który ma oferować taką normalną pozycję optymalnie dobranego roweru, a nie roweru gdzieś tam kombinowanego przy pomocy ultrakrótkiego mostka, żeby po prostu dało się na nim wygodnie jeździć. Moi drodzy, teraz wjeżdżam tutaj z pytaniem do Ciebie i pytaniem do Ciebie. Czyli najpierw z punktu widzenia fitera, co się zmieniło w tym nowym projekcie, w tym nowym rowerze, Twoim zdaniem? Przede wszystkim rower się zmienił. Tak. No to... Dziękujemy. Ale nie zmieniła się geometria, bo Kasia jeździła na sztycy bez offsetowej z tym samym dokładnie siodełkiem. Mhm. I tam nie mieliśmy problemu z złapaniem pozycji przód-tył na prętach. Wręcz siodełko było przejechane mocno do przodu, a tutaj praktycznie zaczyna mi brakować ustawienia już na prętach w stronę cofnięcia, więc... Czyli jest tak jakby normalnie. Można sobie w końcu pozwolić na przykład na sztyce z offsetem, która lepiej tłumi i nie jesteśmy skazani na sztyce bezoffsetową i to jeszcze walnięcie siodła na maksa do przodu, czyli jest pole manewru. Na... Więc tutaj robi się z tego bardziej taka szosowa wariacja, no bo w gravelach coraz częściej używa się sztyc zerówek, co podyktowane jest też użyciem sak, nie sak, natomiast w szosie jednak ten offset daje fajne dodatkowe tłumienie i tutaj wszystko wskazuje na to, że na tym offsetie finalnie skończymy. Tak.
Pytanie do ciebie. Co czujesz? Bo to jest twój... Siadłaś pierwszy raz na ten rower. Siadłaś też pierwszy raz w ogóle na napęd SRAMa. Co też jest w sumie pierwszy czymś raz nowym. Na rower. Pierwszy raz na elektronikę, no. Pierwszy raz po 2 miesiącach. Na co? Na rower? W ogóle? No tak, no to przecież z wami się nie zdziwiłaś. No jak, jakie są twoje pierwsze wrażenia, rowerzystko? A mogę narzekać? Możesz narzekać. Rower jest niesfitowany, możesz narzekać. Czuję nie kolana, tylko łokcie. Mhm. Ale kolano czuję, w sumie jest plus. I co? Siodełko jest mniej wygodne. Bo jest, chociaż jest to samo, jest niż kanapa, tak. No tutaj musimy od razu wytłumaczyć, skąd te obserwacje i dlaczego. Dzieje się tak dlatego, gdyż Kasia ma tutaj założony testowo mostek setka, który na pewno będzie za długi. Tak obstawiamy jednak. Pewnie na 80. No i tutaj jest właśnie założona sztyca bez offsetu, która była trochę inspirowana właśnie tym poprzednim rowerem. A być może będzie tak, że siodełko będzie tutaj na sztycy z offsetem, no i na pewno ten mostek będzie trochę krótszy. Więc to, że czujesz te łapy, wynika trochę z tego, że no ta pozycja jest właśnie w fazie dopasowywania. Szybkie jeszcze ważne info, w tym rowerze wylądowała dokładnie taka sama kierownica jak w poprzednim, czyli Specialized Short Reach, czyli do pewnego momentu najmniejsza kierownica szosowa na rynku, szerokość 360 mm, drop 125 i co tu jest najważniejsze, czyli reach 65 mm. To była przez długi czas kierownica z najmniejszym reachem na rynku, teraz podobno już, tak jak ostatnio mówiłeś, ma Proto ma. Czy wciąż, jeśli chodzi o szosową kierownicę, to jest to najmniejszy reach, bo z Pro kierownica karbonowa PLT ma reach 68, więc te 3 mm dłuższy. Mhm. Pomijalna w zasadzie różnica, natomiast no, na papierze... Król jest jeden jednak. Król jest jeden. Linia LT kierownic gravelowych z Pro ma reach 65, no ale to są kierownice z delikatną flarą, gdzie jeśli ktoś nie chce mieć flarowanej kierownicy, tam jest co prawda raptem 10 stopni flary, czyli niewiele więcej niż u niektórych producentów w szosowych kierownicach, bo taki przedział 7-8 stopni flary w szosowych kierownicach zdarza się regularnie, natomiast no, w katalogu jest to kierownica gravelowa, więc w zestawieniu z szosowymi wciąż będzie to najkrótszy reach, jaki przynajmniej udało mi się znaleźć. Tak, no i jednak ta kierownica ma ogromną przewagę, czy to nie jest kierownica, która kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze, bo tą kierownicę kupiłem na stronie Speca w ogóle, czyli przyjechała sobie z Holandii za 190 zł. Więc jest tania, nie, nawet nie tania jak na kierownicę, ale tania nawet jak na produkty Speca, czy przede wszystkim jak tak, no, no naprawdę, 190 zł za tak nietypową kierownicę i to jeszcze bezproblemowa dostępność, bo ją zamówiłem w poniedziałek i w czwartek bodajże kierownica była z Holandii. Tak, więc to akurat na przestrzeni ostatnich miesięcy bywa różnie. Czyli moi drodzy, to po raz kolejny odpowiadamy na to pytanie, zwłaszcza drogie dziewczyny albo drodzy kolarze, rowerzyści, którzy tam macie poniżej 1,60 m, 1,65 m, to ta kierownica najczęściej rozwiązuje bardzo dużo problemów. No. Dalej nie ma jeśli dużej konkurencji. Jest dostępna, to warto korzystać. Tak, na zapas warto. Bo sinusoidalnie ta dostępność tak się zmienia. Wiemy teraz inne modele siodełek dla tak Kasi. Pojawił się ciekawy motyw, ponieważ Kasia chciała w tym rowerze mieć swoje stare siodło, bo uznała, że w sumie jest ok, a teraz pierwszy raz usiadła na innym siodle, bardziej pod kobiecą budowę, no i okazało się jednak, że jest ok i jest inny poziom ok w ogóle. Doszliśmy do wniosku, że tamto stare prawdopodobnie było ok, dlatego że nigdy nie było punktu odniesienia do innego siodła. Tak, no. Było najlepszym, na jakim w życiu Kasia siedziała, bo było jedynym, na jakim siedziała. Teraz generalnie różne siodła są testowane, natomiast te zasady są szersze, krótsze? Przede wszystkim są szersze. To, że są krótsze, to już jest trochę moda, która nastała jakiś czas temu w świecie siodeł. Będą bardzo krótkie, jak to, które ma 245 mm, będą nieco dłuższe, jak Stealth Pro mające 255, ale będą zauważalnie wszystkie krótsze od poprzedniej generacji siodeł, które potrafiły mieć nawet po 280-300 mm długości. W przypadku Kasi to są siodełka w rozmiarze w okolicach 150 mm, czyli relatywnie szerokie. To ma być proporcjonalne do szerokości miednicy osoby, którą fitujemy. No i każdy z tych siodełek ma dość obszerny kanał odbaczający, to też już jest moda, która jakiś czas temu nastała. Natomiast no, siodełka między sobą różnią się też kształtem gięcia, tym czy w ogóle to gięcie tak od boku patrząc występuje, czy siodełko będzie zupełnie płaskie, tym czy od przodu patrząc siodełko ma bardziej wygięte te skrzydełka, tą część boczną, czy jest płaskie samą szerokością przodu siodła, więc to, że siodła są teoretycznie do siebie zbliżone, bo są w podobnym rozmiarze i o podobnym typie, czyli duży kanał odbarczający i skróty na siodłach,
No to nie znaczy, że na każdym z nich będzie się Kasia siedziała tak samo. Tak, tutaj też dwie rzeczy tak jakby kluczowe, żeby to podsumować. Czyli po pierwsze mamy ten kanał odbaczający, który jest no tutaj pełny, a tam w ogóle no, było takie jakieś po prostu zagłębienie i tyle. I to zagłębienie, które Kasia akurat się nie skarżyła w przypadku tego siodełka na to, ale zdarzały mi się osoby, które odczuwały to zagłębienie jako takie dość ostre, dlatego że tak, widać, że ono było tak bardzo mocno, bardzo twardo profilowane, gdzie raczej większość producentów w tym momencie robi takie łagodne przejście z podparcia do kanału. Tak. I tutaj druga bardzo ważna rzecz jest taka, że no, jeżeli to sprowadzić do takiej puenty, to w przypadku tamtego siodła tak naprawdę ono bardzo punktowo wspierało ciało, a tutaj siedzimy tak jakby na całym siodle po prostu. I to jest. Punktowo wspierało. Finalnie okazało się, że nie dość, że punktowo, to jeszcze zdecydowanie w obszarze, w którym nie powinno podpierać. Szczególnie w nowym rowerze to się stało odczuwalne, dlatego że tutaj Kasia ma troszeczkę agresywniejszą pozycję, bardziej położoną, bardziej sportową i w związku z tym pochylenie miednicy jest większe, więc ryzyko wystąpienia jakiegoś ucisku w obrębie krocza zdecydowanie większe, dlatego postanowiliśmy spróbować innych siodeł. Popełniliśmy błąd, bo dostarczyliśmy Kasi zbyt dużo zmiennych i za dużo siodełek do wyboru, więc teraz jest dylemat między tym, z napisem Lady, jak ten Karol stwierdził, różnica jest taka, że model męski od damskiego różni się brakiem. Wyłącznie tym napisem. Dokładnie, brakiem napisu. W teorii odrobinkę jeszcze paddingiem, ale to tak bardziej na plus tego Lady, bo ma niby bardziej miękkie wykończenie. Ale co więcej, wcale nie jest tak, że napis Lady coś dopłacacie, a wręcz przeciwnie. Jest wręcz tak. Że napis Lady jest rabat. Dokładnie. No więc Kasia, musisz teraz podjąć tę no, kobiecą decyzję. Czy fizik, czy sele? Co? Poważna to jest... To jest duża odpowiedzialność. Nie, wylosuję. Wylosuj? No bo no, jakie są plusy, jakie są... Co, czy masz jakieś... Czujesz jakąś różnicę między nim na plus, na minus? Nie. Jest tak samo wygodnie. Obydwu. No w tym łatwiej znaleźć pozycję. Tak? No dobra. A jeszcze muszę je zważyć, to najwyżej nie. Fizik na pewno konkretnie z tą sztycą lepiej na prętach pracuje, no bo przez to, że fizik ma mocniej do przodu. Tak, bo on nie jest tak to no, jak sobie porównacie tego wizualnie, plus minus, teraz najszersza część siodła w miarę się pokrywa, no to widać, że tutaj skalę tak jesteśmy, co bardziej rygorystycznie powiedzieliby, że już jesteśmy poza skalą tak, z, no. I tego konkretnie siodła z tą sztycą nie należałoby używać, czyli w przypadku SLR-a fajnie by było kupić sztycę offsetową 15-20. Tak. Dobra, to Kasia, fizik tutaj... Fizik mieści się w skali sztycy zerowej, ale to jest już kwestia wyłącznie konstrukcyjna siodełka. No i to pasuje do sztycy. To jest siodełkiem o 5 mm węższym. Tutaj masz siodełko, które ma 150 mm. To ma 145. No, to jest jakby najszersze w ofercie Sele Italia dla tego modelu. Okay. I na długość są takie same? Na długość są bardzo podobne, natomiast to akurat długość nie ma większego znaczenia w tym sensie, że no, to nie jest tak, że gdzieś tam będziesz się przesiadać idealnie na przodsiodło, no jak sobie tak złożysz jedno z drugim, to fizik jest o jakieś tam 5 mm dłuższe. Finalnie mamy puentę dzisiejszego fitowania Kasi, czyli tak. Mostek 60 na razie. Stwierdziliśmy, że będzie zbliżony do tego, co 70. było. 70 to jest? A, czyli jest dłuższy 33 cm dłuższy niż poprzedni. Czyli no, jednak tutaj ale dużo. Był rekordzista. Tak. Czyli jednak się mocno zmieniła. Rekordzista. Krótkość. Nie, no to był dramat. To powiedzmy sobie szczerze. Był za krótki, żeby się na tym wygodnie jeździło w każdym razie, ale był taki, jaki powinien być, żeby w ogóle Kasi się dało jeździć wygodnie na poprzednim rowerze. Po to cała zabawa ze zmianą geometrii i cała tutaj ingerencja karamby w stworzenie tego roweru. Natomiast finalnie największą zmianą okazała się rzecz, której w ogóle pierwotnie nie braliśmy pod uwagę do zmiany, czyli siodło. Tak. Okazało się, że siodło, ulubione siodło Kasi okazało się, że jest siodłem, które, na którym w ogóle się jej wygodnie nie siedzi. Kiedy w końcu można je porównać z siodłem bardziej dopasowanym i dostosowanym do twoich potrzeb? Więc warto testować różne siodła. Było wymarzone siodło warunkowo, bo było jedynym znanym siodłem. Tak, dokładnie. No jak się okazało, że są inne, to jednak nie jest tak różowo. Więc finalnie no jednak tą geometrią udało się zrobić bardzo dużo, bo doszliśmy do sytuacji, że mamy w miarę normalny mostek, 70, i to jeszcze perspektywę na poprawę. Myślę, że 80 jest spokojnie w zasięgu, ale przy tak malutkiej ramie te mostki powinny być proporcjonalne. No nie wyobrażam sobie do ramy szosowej w rozmiarze 57-59 mostka. No nie, nie, nie. 80, no ale to by była pewnie rama odpowiednik. Nie, to by był ekwiwalent tej sytuacji, która była u Kasi, czyli XS-ki z 40, czyli też po prostu za krótki mostek. Więc co no?
Myślę, że w tym wypadku mostek jest proporcjonalny do małego gabarytu ramy, a przede wszystkim jest mostkiem, który daje jakiś wygodny chwyt, fajne rozłożenie balansu przed tyłu na rowerze i subiektywne odczucie komfortu w pozycji, więc no, to jest nasz priorytet, żeby Kasia chciała jeździć. Tak. Zgadza się? O to chodzi. No oczywiście o samych, że tak powiem, o rowerze, o wrażeniach, to będzie już w dalszej części, bo w innym odcinku dzisiaj... Jak rower będzie już kompletny. Dokładnie. Dzisiaj nawet się tutaj nie skupiamy na samym rowerze, no bo on jeszcze jest w takiej formie szczątkowej z kominem. Ale co? Dzięki, Karol, za drugi raz. 2 lata minęły. 2 lata temu Kasia zero w ogóle zrozumienia swoich potrzeb. Dzisiaj już... No. Znaczy na pewno materiał opublikowany w styczniu albo na koniec grudnia, mi się wydaje. 11 grudnia Kasia u mnie była, 20 roku, czyli no, tam no. 2 lata i miesiąc. Zupełnie inna świadomość też już swoich gdzieś tam. Możemy sobie z tym porównać teraz. No. Jeszcze muszę zdążyć Ci nagrać na pozycję. Teraz mamy pogląd na zmianę. To jest stara pozycja, stary rower. To jest nasze pierwsze spotkanie sprzed 2 lat. To jest obecna. Dwie rzeczy fajnie widać. Jedna z, od strony pozycji, ale to przede wszystkim zmiana jest no pewnie w poziomie wyjeżdżenia i doświadczenia Kasi, dlatego że tutaj widać, że mimo że poszliśmy już w najkrótsze, co się dało poprzednim razem, to do pełnego chwytu na klamce jeszcze daleko. Tak. W tym momencie Kasia fajnie wykorzystuje klamkę, bardziej szosowo, mocniej pochylona sylwetka, pełny chwyt na klamkach, no taka bardziej sportowa ta pozycja. A druga rzecz, którą tutaj widać pomiędzy ramami, to zmiana w geometrii, ale bardziej w tylnym niż w przednim trójkącie tak, nawet. No. Bo jak tak się przeklikujemy między ujęciami, to ten przody obydwu ram nie zmieniają się radykalnie. Podobny kąt główki, podobna wysokość, natomiast zmiana w tylnym trójkącie jest bardzo duża, więc tutaj karamba się musiał pewnie nagimnastykować, żeby... Oto były te wszystkie maile, dokładnie. No i tu też widać, że dzięki temu jakby dużo większa część ciała jest przeniesiona do tyłu względem korby, czyli... Efekt takiego lepszego zbalansowania sylwetki, to już po prostu fizycznie było to dla Kasi nieosiągalne, bo myśmy trochę celowo zostawiali nadmiernie z przodu siodełko, żeby jakkolwiek tą długość, nadmierną długość pozycji skompensować. No tu nie ma tego problemu, tutaj jest rozumiem. To jest po prostu tak, jak powinno być na rowerze, grubsza. Robisz, no. Co jest twoim największym problemem? Kasia! Na rowerze! Ty.